Bądź mno, albo nie bądź. Nie zasługujesz. Janusz level 53. Jesteś glazurnikiem. Wykładasz ludziom płytki. Hajsik jest. Syn kiedyś powiedział, że idzie na studia. Chciał zostać jakimś lekarzem darmozjadem. Od tamtej pory nie masz syna. Nie to co córka. Ta, poza jaraniem kiepów i tyciem, nic nie robi. Ale kochasz, szanujesz. Żyjesz jak prawdziwy Polak. Tak jak ma być. Jesteś dobrym człowiekiem. Przed niedzielną wódeczką z Mariuszem. Zawsze najpierw do kościoła. Żony za często nie bijesz. Browary pijesz tylko tanie. Te drogie to wymysł pieprzonych polityków. Spisek, piwo je piwo, droższe znaczy wał. Wkurza ci niesamowicie sąsiad, Waldek. Zawsze musi mieć wszystko lepsze. Jak kupiłeś wiertarkę, to sobie dojebał cały zestaw narzędzi. Jak w Sylwestra kupiłeś fajerwerki, to on kupił jeszcze petardy. Jak słyszy, że się ruchasz z żoną, to też zaczyna, ale głośniej, żeby cały blok wiedział. Od jakiegoś czasu jeździsz nowym autem. Golf 3. Chrystusie Jezusie, jakie ta maszyna ma przyspieszenie. Sportowy, więc klasa. Waldek miał ból dupska i nie wytrzymał. Kupił Passata. Co sąsiedzie, ładny? Nawet gaz ma zamontowany. Myślałeś, że ci żyłka w dupsku pęknie. Koniec sąsiedzkiego spokoju. Pora się zemścić, ale z klasą. Zapierdalasz do sklepu po supermocny klej. Kurwa, kropelka taka droga. Jebać, bierzesz super glue XD. Wyciągasz ze śmietnika jakiś stary chleb. Rozrzucasz go na parapecie. Dodajesz do niego mega trwały barwnik. Przylatują gołębie. Jeb, cap, jednego do worka. Szybko zaklejasz mu dupę klejem. I wpuszczasz do chlebaka. Robisz tak z całą resztą gangu. Swojego Batmobila. Przeparkowujesz na sąsiednie osiedle. Gołębie się najedzą, a jak wreszcie klej puści, to obstrają Passata tak, że go nie domyje XD. Genialne. Karmisz się przez parę dni. Zamieniasz chleb na paszę dla świń, żeby miało lepszą moc. Piątego dnia gołębie wyglądają jak kule do kręgli. Już czas. Do ich ostatniego posiłku dodajesz środek na przeczyszczenie. Co się odpierdala XD. Zaczynają się miotać jak przy ataku padaczki. Wyjebują z parapetu. Są za grube, żeby latać XD. Niektóre wybuchły w powietrzu, siejąc w koło odłamki stwardniałego gówna. Pozostałe wypierdalają o ziemię jak Litboy. Wszędzie flaki pióra i fekalia. Passat Waldka wygląda jak po wypadku z trzema tirami. Nie taki był plan. Ale i tak profit.